Ten rok po raz kolejny upłynął w gminie Mysłakowice pod znakiem realizacji szeregu inwestycji, które mają poprawić jakość życia jej mieszkańców. Jednak co dokładnie się zmieniło w trakcie ostatnich kilku miesięcy? Proszę zobaczyć. Gmina zainwestowała w odnawialne źródła energii. Zamontowano panele fotowoltaiczne, które energię słoneczną zamienią w energię elektryczną, obniżając przy tym rachunki za prąd i wpływając korzystnie na środowisko naturalne. Inwestycja objęła nie tylko budynek urzędu, ale i boisko sportowe Orlik w Mysłakowicach. Tego samego projektu dla przedszkola publicznego w Łomnicy zakupiona i zamontowana została pompa ciepła. W przedszkolu publicznym w Łomnicy została zakończona inwestycja w doposażenie placówki w ekologiczne, ekonomiczne i bezobsługowe źródło energii cieplnej, jakim są pompy ciepła. Dzięki temu w przedszkolu zaoszczędzimy bardzo dużo na oleju opałowym. Sukcesywnie na terenie gminy poprawiany jest stan infrastruktury drogowej. Sporo w tym zakresie dzieje się w Kostrzycy, gdzie obecnie realizowane są aż dwa zadania. Pierwsze to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367. Druga to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Kostrzycy i Bukowca. Budowa chodnika odbywa się na odcinku mniej więcej od granicy z Mysłakowicami, aż praktycznie do nowo wyremontowanego mostu. Zwiększy się komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, poruszających się po tej części gminy Mysłakowice. W Mysłakowicach nie tak dawno zakończyła się przebudowa drogi gminnej na ulicy Sportowej. W ramach zadania wykonano rów odwadniający, nową podbudowę drogi i nawierzchnię, a także wjazdy do posesji. Teraz po drodze jeździ się łatwo i przyjemnie. A jak było wcześniej? Masakra była. Była droga gruntowa, jakieś tam tłuszcze wysypane takie, żeby można było się przemieszczać. No a teraz widać, gmina zainwestowała, firma Kama to ładnie zrobiła, odprowadzenia wody, wszystko. No i teraz jest elegancko, nie? Ludzie mają jak dojechać do domu, nie kurzy się, to było masakra kiedyś. To był kurz, więcej nic. W Karpnikach z kolei przebudowano drogę gminną na ulicach Słonecznej, Sportowej i Turystycznej. W sumie nową nawierzchnię wykonano tu na odcinku blisko 1,5 km. Oprócz samej drogi znalazło się tu miejsce dla chodnika, a także postawiono nowe oświetlenie uliczne. Na tym drogowe inwestycje w gminie Mysłakowice się nie kończą. Zrealizowano także przebudowę drogi w Dąbrowicy na odcinku 1,4 km. Wraz z remontem mostu i postawieniem barier ochronnych. W gminie Mysłakowice wykonano duże inwestycje, ale także i te mniejsze. Do tych drugich zaliczyć można montaż masztu przed Ośrodkiem Zdrowia w Mysłakowicach. Na koniec warto powiedzieć o największym zadaniu realizowanym w ostatnich latach w gminie Mysłakowice. Budowie nowej siedziby dla miejscowej szkoły podstawowej. Z dnia na dzień obiekt nabiera realnych kształtów i wiele na to wskazuje, że niebawem dzieci pobiegną na zajęcia do nowej szkoły. Wiele można powiedzieć o inwestycjach w gminie Mysłakowice. Jednak czy zmiany dostrzegalne są przez mieszkańców? Tak, zmieniają się Mysłakowice, są bardzo piękne w ogóle, jako turystycznie i w ogóle zmieniają się, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace, piękną szkołę się u nas buduje, mamy piękny park w ogóle, no coś się robi, to chodniki, drogi na pewno. No tutaj w najbliższej okolicy mnie to na pewno tutaj jest ten park, rewitalizacja parku, bardzo
fajnie to wyszło, jest dużo dzieci. No jak do tej pory wiadomo jak było, mieszkańcy wiedzą co tutaj się działo, ale teraz jest pięknie. Sama mam dziecko, także mamy gdzie spędzać czas. Powstały place zabaw dla dzieci, Orlik, także jest bardzo sympatycznie, fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona. Nie, no wiadomo, że są zmiany na każdym kroku, zawsze gdzieś to jest widoczne, ale czy to są aż tak porządne zmiany, to ciężko byłoby stwierdzić. To w którą stronę gmina Mysłakowice powinna pójść, pani zdaniem? Oj, tutaj to ciężko. Bardziej chyba rekreacyjnie, bardziej coś względem młodzieży niż dorosłych. No bo jednak są te place zabaw, ale to jest troszkę za mało według mnie dla tych dzieciaków. Syn jest zachwycony skateparkiem, uwielbia jeździć na hulajnodze, także jest naprawdę super. Korty tenisowe, które są dobrze utrzymywane. Widać, że gmina się rozwija. Źle na pewno nie jest, aby tak wszystkie gminy dały radę, to będzie dobrze.